Ale tu jak ja w pokrze. Witamy pana profesora Jerzego Roberta Nowaka w Katowicach. Na spotkaniu, z którym, jak państwo może nie wiecie, duże korowody z tą salą, były pewne trudności, natomiast szczęśliwie ksiądz prosił się o to i wyraził zgodę. Dziękujemy za przybycie. Pan profesor ma również wiele swoich książek, które będzie można mieć po spotkaniu. One będą tu ustawione na drugim stoliku obok. Proszę państwa, ja sądzę, że na początek oddamy głos naszemu gościowi. Jeżeli będą pytania, to po prostu proszę się zgłaszać, będziemy udzielać głosu, aby się nie przekrzykiwać. No, jak państwo wiecie, koszulka to jest taka dzielnica cokolwiek czerwona. Ja tu miałem taką ostatnią przygodę w 1954 roku, jak wieszałem plakaty z napisem Koalicja Prawicy. To podeszła do mnie starsza pani, pyta co pan wiesza, ja mówię prawicę, pani zawołała ojejku i uciekła. No, ale nic nie jest wieczne, wszystko się zmienia i sądzimy, że zmieni się również to ten obraz na koszulce. Najwyższy czas. Były mieszkania ludowe. Były mieszkania ludowe. Bo mój tata nie był. Jak wiemy, pan profesor jest wielkim znawcą spraw węgierskich. My w Katowicach mamy taką ciekawą postać, Henryka Sławika. Co roku jest Dzień Węgierski, który zainaugurował prezydent Lech Kaczyński w 2010 roku, nadając Henrykowi Sławikowi Order Honoru Białego za to, że ryzykował swoim życiem, ratując Polaków i Żydów, uchodźców na Węgrzech w czasie II wojny światowej. Henryk Sławik zginął w obozie koncentracyjnym. Jak wszyscy wiemy, mieliśmy tą awanturę z Rasiem, z Muzeum Śląskim. Ten ich projekt miał jeszcze jedną wadę. Tam nie było miejsca właśnie dla Henryka Sławika. Dla takiej postaci, która powie tak, sławna, jak jest sławny, prawda. No mamy film Lista Schindlera, ale film o Sławiku nie nakręcą, no bo jest Polakiem. Był Polakiem. Oddaję głos naszemu gościowi. Witam gorąco państwo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Normalnie raczej lepiej się czuję mówiąc na stojąco, ale w tej chwili jestem trochę wymęczony nawet mocno, ponieważ droga trwała ponad 4 godzin. Jechaliśmy co prawda od Piotrkowa, ale to nie chodzi o samą drogę, że tyle, ale korki. Takie uczucie, bo po pierwsze jakaś większa katastrofa była tam na drodze od Piotrkowa. Wjechaliśmy objazd na Radomską i znów to się tak powoli kromnie ciągnęło. I jeszcze przed Katowicami była kolejne korki, bo jakaś ciężarówka się wywróciła. Na dodatek słyszałem o zamieszaniu trochę z miejscem spotkania, co mnie też zbytnio nie ucieszyło. Cieszę się, że ostatecznie tu się spotykamy i dziękuję tu mocno za zaproszenie dla organizatora, za taką frekwencję. Natomiast, ponieważ była mowa o Sławiku, to przypomnę, tak się składa, że ja pierwszy o nim pisałem szerzej w Polsce, w książce Węgry 1939-69, to była wydana w 1971 roku. No i tu muszę dodać, że mam te swoje od młodości tradycje węgierskie, bo byłem od dzieciństwa zakochany w historii. Na szczęście miałem podręczniki historyczne te sprzed wojny, bo inaczej pewno bym nie lubił historię na trwałe, bo mieliśmy takie stalinowskie podręczniki rodem Związku Sowieckiego, Jefimowa na przykład, gdzie można było się dowiedzieć tak odkrywczych informacji, jak to, że bitwę pod Grunwaldem wcale nie wygrali Polacy i Litwini, tylko 3 rosyjskie pułki smoleckie. Ten Smolec, to już nas jak wiecie państwo prześladuje do końca niestety, aż takiej formie.
Natomiast gdy miałem 16 lat, chodziłem do gimnazjum w Teresporu nad Bugiem, czy dobrze mnie słychać na końcu, to po raz pierwszy ogromnie zafascynowałem się Węgrami. To był 1956 rok, powstanie węgierskie. No i tutaj trzeba powiedzieć, że dla mnie co najważniejsze było to, że to powstanie było takie bardzo polskie. Chłopcy i dziewczęta z butelkami z benzyną przeciwko sowieckim czołgom, a na dodatek zaczęło się od Marszu Solidarnościowego 300 tysięcy Badziarów pod pomnik polskiego generała i węgierskiego generała Bema, zarazem węgierskiego bohatera narodowego. Te 300 tysięcy Madziarów skandowało Lędziel Orszak Utod Butod, Kevesik o Lędziel Utod. Polska pokazuje drogę, idźmy za Węgrami, za Polakami. Teraz trzeba by sparafrazować, Węgrzy pokazują drogę, idźmy za Węgrami. No i inne, dał nam przykład Viktor Orban, jak zwyciężać mamy. I tutaj ja się wtedy zacząłem uczyć na własną rękę węgierskiego, że mam jakieś ciągotki ogromnie językowe, czytam w 8, mówię w kilku, ale to jest najważniejsze, a to jest ogromna pomoc w różnych sprawach i na spojrzenie z boku na sprawy polskie. Wszystkie dostrzeganie, do jakiego stopnia niestety też kłamie się o nas i to w sposób szokujący. No ja się zabrałem za węgierskie, wiecie Państwo, to jest dość taki łatwy język, kedwesz magiejszy, mieszanicznik, który mruj. Nem jutem. No, nem jutem. Więc proszę Państwa, ale ponieważ moje wobec moich spotkań próbuje się robić przeróżne naciski, a szczególnie wyborcza, którą na każdym kroku jednak staram się przedstawiać jako bardzo wielkie zagrożenie dla Polski, polskiego patriotyzmu, miłości ojczyzny. I oni tego nie lubią, że ja to ilustruję faktami. Sami chcą, no to więc przytoczę. Chociażby już w samych tytułach, to jest wymowne. Pokażę tutaj Państwu tytuły niektórych numerów Gazety Wyborczej, pokazujące, jak systematycznie starają się oni zasiewać jad przeciwko polskiemu patriotyzmowi, zresztą przeciwko religii. Także oto, tekst Gazety Wyborczej 13-14 maja 2007. Niszcząca miłość do ojczyzny. Czy miłość do ojczyzny może być niszcząca? Według Wyborczej tak. Inny tekst. Patriotyzm na zgubę ojczyzny. Pokazuje, że to jest konsekwencja w tym wszystkim. Patriotyzm jest jak rasizm, pisze. Już nie, poczcie Państwo sobie, kto chce potem sprawdzić, bo nie będę już cytował numerów od względu na czas. Patriotyzm jest jak rasizm. I pod tytuł. Patriotyzm nie ma żadnego uzasadnienia moralnego. Jest pozostałością po czasach, gdy hordy plemienne walczyły o terytorium, żywność i kobiety. No więc, proszę Państwa, jakoś wszędzie poza Polską patriotyzm ma uzasadnienie moralne. W putinowskiej Rosji nawet dominuje szowinizm w dawnym sowieckim stylu. W Niemczech wybiela się zbrodnie wojenne. W przeróżnych krajach dba się maksymalnie o swoje interesy, a przykładowo na przykład w Anglii przez dziesięciolecia wszędzie były napisy buy English, kupuj angielskie produkty, a u nas jakoś polskich nie propagowano. Natomiast za to robiono wszystko, aby to właśnie w ostatnich 20 kilku latach, aby osłabić polską gospodarkę, zniszczyć ją maksymalnie
I tutaj mogę z pełną satysfakcją powiedzieć, że należałem już z 1990 roku, dzięki temu, że przyjaźniłem się ze znakomitym ekonomistą, zmarłym niedawno, profesorem Stefanem Kurowskim, że już wtedy krytykowałem plan Sorosza Zaksa Balcerowicza, który w Gazecie Wyborczej określano jako cud gospodarczy. No wiemy potem, jakie są skutki tego cudu. No choćby na Śląsku widać zamykanie kopalni i tak dalej, które na przykład Czechom się opłacają. Jeżdżę po kraju i na przykład 2 miesiące temu w Świdnicy dowiedziałem się, wszystkie większe zakłady w Świdnicy padły przez te 20 kilka lat. W Łodzi, tak wielkim mieście przemysłowym, padły wszystkie większe przedsiębiorstwa. I tak to mniej więcej jest w bardzo dużej części kraju, nie mówiąc już o wykupie polskich banków, mediów i tak dalej. I tutaj lubię cytować noblistów, przemilczanych oczywiście w takich przekaziorach jak Wyborcza, między innymi profesora ze Stanów Miltona Friedmana, profesora Józefa Stiglitza, Beckera i tak dalej. Otóż oni wielokrotnie pisali, że na planie nie tyle Balcerowicza, to ściślej Sorosza, Zaksa Balcerowicza skorzystała tylko grupa cwaniaków, a na tym wszystkim straciła przeważająca część narodu. I tu jeszcze dodam, na przykład jest taka książka Chińczyka dwutomowa, Zong Hong Peng, Bitwa o pieniądze, gdzie on się zdumiewa, że jak szybko potrafiono zniszczyć potencjał gospodarczy, no bardzo mocno, kraju o 40-milionowego jak Polska. Ale niektórzy mówią na to, ale Balcerowicza też wysuwano jako kandydata do pokojowej, do ekonomicznej Nagrody Nobla. Proszę o zmęczenie jednak teraz, czułam co mocno. Otóż tu mam do Państwa od razu pytanie, które w takich teleturniejach, różnych quizach byłoby warte aż 100 tysięcy złotych, bo jest bardzo trudne. Pytanie, kto z Państwa wie, ale kto był na moich spotkaniach, niech nie zdradza, kto wysunął Balcerowicza do gospodarczej Nagrody Nobla? Adam Michnik. No padają teraz różne odpowiedzi. Gierelek. Pada jeszcze Wałęsa, pada Kwaśniewski, pada Soros, a odpowiedź jest bardzo taka zabawna, wręcz groteskowa. Otóż wysunęli go do tej nagrody ogromni znawcy gospodarki, ale tacy, że aż super. Polski Instytut Kultury i Sztuki w Nowym Jorku z takimi fachowcami od gospodarki jak poeta Czesław Miłosz, poeta Stanisław Barańczak, grupa malarzy, muzyków i rzeźbiarzy. No to pokazuje, jak nam się robi wodę w mózgu konsekwentnie aż po Zieloną Wyspę pana Tuska. Ale wracam jeszcze do Wyborczej. Jeszcze inny artykuł. Patriotyzm boli Polaków, a podtytuł Uf, jak miło nie być patriotą. I tutaj artykuł z Gazety Wyborczej sprzed miesiąca, 23 marca, więzi was polskość, wywiad z pisarzem ze Śląska, mał znanym jakim Twardochem, a potem jest niesamowite, plugawe stwierdzenie, które cytuje ta redaktorka, kura lubości tego pisarza, za które powinny być procesy, bo jest to, mówię, tak plugawe, że go nie mogę w całości zdecydować. Otóż bohatera jego książki mierzi go polskość, ojczyzna i tym podobne pier i wiele liter. No proszę Państwa, przecież za takie plugawstwo, wtedy gdy istnieją prawa w obronie polskości, powinno się wsadzać do więzienia, ale nie. No a Michnik nieprzypadkowo tak mnie atakuje, znam
zły grosz jeszcze w latach 60. Byliśmy w opozycji, tylko podzieliliśmy się, my byliśmy tą grupą bogojczyźnianą, a on tą ogromnie nieznoszącą prymasa tysiąclecia kościoła już wtedy. Potem co prawda udawał pod koniec lat 70. tak jak bardzo duża część tej opozycji laickiej, że się czuje teraz zasmęcony tym, co robił, że jest mu wstyd z powodu ataków na Kościół. W takiej książce Kościół Lewica Dialog, no wielu oszukał, między innymi księdza, kanonika, później prałata Jankowskiego, którego potem właśnie w Wyborczej zaszczuwano, a który go wielokrotnie gościł i na tych kolacjach niego, gdzie bywała przecież pani premier Thatcher i opozycja tam śpieszyła, a Michnik wykorzystywał ambony z tego kościoła. Tu mam książkę Michnika z biblioteki księdza Jankowskiego z ciekawą dedykacją, warto ją sfotografować przez bliska. Kochany Adam Michnik, maj 1988. Kochanemu księdzu Henrykowi Jankowskiemu, wtedy był kochany nawet, memu przyjacielowi i mentorowi, z pogańską pokorą, wtedy była nawet pogańska pokora, że pan sobie zrobi z bliska zdjęcie, warto taką pamiątkę chować. Więc ja miałem tą książkę na spotkaniu w Brygidzie, gdzieś przy 400 osobach, była między innymi córka generała Fildorfa, sam ksiądz Jankowski, reformator partyjny Fischbach. I zacytowałem to i potem mówię do księdza Jankowskiego, patrz Henryku, nazwał cię swoim mentorem, wychowawcą, aleś ty tego Michnika wychował. Bardzo często te ataki na Kościół, na patriotyzm idą w parze równocześnie z atakami na Kościół. Tu właśnie kilka dni temu byłem w Wadowicach i dostałem jeszcze nie znaną mi książkę, a tych książek jest tak wiele szkalujących Kościół i Polskę, jak i Dawid Jallo, Potęga i chwała w mrocznym sercu Watykanu Jana Pawła II. Niezwykle gwałtowny, plugawy atak na Jana Pawła II, a przy okazji na Polskę, Polaków, między innymi te kłamstwa Grossa o tym, że aż ponad 1600 Żydów zginęło w Jedwabnem. To zresztą do końca ta ekshumacja, a wiemy, że potem podano, że 250 do 300, a jak wiemy, do końca ekshumacja nie była, nie została przeprowadzona takie. Natomiast przynajmniej profesor Kole, archeolog, przewodniczący Komisji Archeologicznej stwierdził, że była to trochę parodia ekshumacji, a to jest sprawa pana Kieresa i nacisków. Kieresa, który był prezesem IPN-u. Natomiast w tej samej książce czytamy na przykład atak na, no jest i na prymasa Wyszyńskiego, na kardynała Chlonda, przedniego prymasa, że oto pisał list pasterski antyżydowski w 1935 roku, bo w liście było o tym, że byli niektórzy wywrotowi Żydzi. Ale, że w liście był apel prymasa, aby w żadnym razie nie doprowadzać nie dopuszczać jakichkolwiek aktów przemocy wobec Żydów i tego typu. To oczywiście to wszystko jest przemilczane. Ale kłamstw jest ogromnie wiele i tu państwo uczula. Ja pisałem kiedyś cykl artykułów Czarna legenda dziejów Polski. Jak to w ostatnich 20 paru lat, tak, pogorszył się obraz Polski bardzo mocno w wielu krajach świata. No, wielu zależy na tym, żeby się pogarszał.
Sowietom Putina na pewno, Rosjanom Putina, no ale w końcu on był w sowieckiej KGB, na pewno Niemcom, tym Niemcom, którzy chcą wybielać swoje zbrodnie, części środowisk żydowskich, którzy chcą 65 miliardów dolarów bezprawnego odszkodowania od Polaków. No i oczernia się obraz Polski, ale najgorsze to jest to oczernianie w kraju. Nie mam tutaj, nie mam za dużo czasu na przedstawienie, to jest tego wielkiego tematu, jak jest te zagrożenia dla Polski i polskości krajowe. Mogę Państwu zapewnić, że to byłoby wielotomowe wydawnictwo, a tutaj to, co podam, to jest tylko czubek góry lodowej, ale dla przykładu podaję, znaczam, że w tej sprawie zabierali głos niejednokrotnie niektórzy hierarchowie, tak jak ksiądz arcybiskup Michalik, który jeszcze w 1990 roku mówił: ktoś musi ująć się za narodem i powiedzieć prawdę. Prawdę na wczoraj i prawdę na dziś. Kilka dni temu w telewizji urządzono biesiadę literacką. Wypowiadała się śmietanka obecnej elity polskiej. Był nawet Czesław Miłosz. Co uderzające, wszyscy zgodnie lżyli ten naród, mówiąc, że Polacy to antysemici. Dziwne, że nikt nie powiedział, że Polacy ponieśli największą ilość ofiar za ratowanie Żydów podczas okupacji. Tu z kolei mam homilię księdza biskupa Frankowskiego, w której mówi: pojawili się zaborcy. Zaborcy, bo zabierają nam poczucie naszej polskości i katolickości, naszej godności i naszego honoru. Usiłują wykorzenić nas z naszej tożsamości narodowej. Tu homilia księdza biskupa Deca, który mówił: jest obecnie, jesteśmy świadkami, jak wielu współczesnych publicystów i polityków próbuje zniekształcać naszą historię. Wciąż pojawiają się oskarżenia o niepopełnione zbrodnie, od czasu do czasu pojawiają się wyssane z palca oskarżenia antysemityzmu. Tutaj są moje książki, ja chciałbym, to tak normalnie pracujemy, że po wykładzie jest, tam książki są na końcu sprzedaży, wszystkie, jest podpisywanie z 15 minut, a potem i dedykowanie przeze mnie, no a potem dyskusja, oczywiście liczę na jak najciekawsze Państwo pytanie, czy mamy ograniczenie czasu? Nie. No to bardzo się cieszę. No a teraz, i podkreślam jeszcze raz, że te ogromne, zdaniem, ataki na polskość, patriotyzm, prawie wszyscy wielcy Polacy byli znieważani, oczerniani w ostatnich dziesięcioleciach, że te ataki na polskość idą w parze z atakami na Kościół. No i na skalę też niespotykaną w PRL-u, bo na przykład przynajmniej po okresie stalinowskim. No przypomnę, że jednak nikt nie zaatakował obrazu cudownej Madonny w czasach PRL-u. Zaraz do tego doszło. No ale tu przytoczę za tekstem najwyższego czasu, najnowszego numeru tego tygodnika z 11 maja, szereg, kilka wydarzeń, które mnie samego zaskoczyły, bo o nich jakoś szerzej nie publikowano. Może Państwo wiedzieli więcej, ale ja przynajmniej przegapiłem, jak kiedyś ktoś podpalił drzwi do synagogi w Warszawie, a na ogół się podejrzewa, że byli to agenci Rosji putinowskiej, żeby Polsce zaszkodzić na arenie międzynarodowej. To był szum bardzo wielki przez tygodnie. A tu w Wielką Sobotę dwóch nastolatków sprofanowało grób pański w kościele w Białopolu w powiecie chełmskim. Jeden z nich miał oddać mocz na grób. 18 lutego tego roku do kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Zabrzu Zaborzu wtargnął nieznany sprawca, włamał się do tabernakulum i sprofanował hostię. Z kolei w październiku ubiegłego roku do kościoła w Suchostrzygach, dzielnica Tczewa,
Wtargnęli nieznani sprawcy, zniszczyli krzyż, rozbili na drobne kawałki wizerunek Chrystusa, zabrudzili tabernakulum, w tym obraz Matki Boskiej. W styczniu 2013 roku w miejscowości Malina na Opolszczyźnie wandale napadali na osoby modlące się w kościele. Ciężko zranili jednego z wiernych. No więc, proszę Państwa, dożyliśmy jakoś takich czasów, a my jesteśmy jakoś bierni, bezbronni, a nie czasem sobie tacy duchowni jak Dominikanin Wiśniewski, który zaatakował 10 hierarchów kuratości Gazety Wyborczej. A jednocześnie mówię, ale najważniejsza fala, to co idzie przeciwko Kościołowi i przeciwko patriotyzmowi, to jest niemal codzienną historią. Tak się składa, że ja przeglądam, nie czytam, a przeglądam, podkreślam, bo bym nie nadążył. 7 gazet codziennie, w bardzo szybkim tempie, więc pewne rzeczy mogę przegapiać. To robiłem dla tygodnika Niedziela przez wiele lat, dopóki wytrzymywałem czasowo, robiłem przeglądy. No i do Radia Maryja i do Telewizji Trwam. 17 tygodników, a właściwie 20, bo teraz doszły do rzeczy w sieci i Gazeta Warszawska, którą też Państwu polecam, i kilka miesięczników. To jest taka bardzo duża dawka i z niej można dowiedzieć się ogromnie wiele sytuacji. Ja mówię, no cóż, ja nie zachęcam Państwa na przykład do czytania Wyborczej, niech jak się męczę, ale chodzi o to, że podobne antypolskie teksty i antykościelne można spotkać w bardzo wielu innych pismach, nie naszej opcji, typu Wprost, Newsweek, Przegląd, Przekrój, który zszedł na psy, absolutnie Polityka, etc. No ale także w tygodniku powszechnym nie brakowało go typu. No i mówię, bardzo często już w tytułach atakuje się polskość, Polaków, głupi jak Polak, tak jak ten tytuł we Wprost, tu pokażę. Duma z niczego, że nie mamy żadnych powodów do dumy. Wprost, dlaczego Polacy są mało twórczy? A tak się składa, proszę Państwa, że można tutaj to, co Polska da świat. Ja w swoich książkach dlatego właśnie staram się pokazać, że mamy bardzo wiele powodów do dumy z naszej historii. Byliśmy narodem najmniej agresywnym, ogromnie tolerancyjnym, z pierwszą wielką federacją opartą na równości. Na przykład jest tu moja książka, co Polska da światu, gdzie świadomie cytuję niemal głównie autorów zagranicznych, chwalących Polskę i Polaków, żeby nie było, że Polak pisze, no to każda liszka swój ogonek chwali. No na przykład wielki przeciwnik Polaków XIX wieku, Helmut von Moltke, feldmarszałek pruski, który napisał, że przez stulecia Polacy dawali dowody wyjątkowej tolerancji. Tu z kolei mam fragment z książki świetnego żydowskiego historyka Barneta Litwinowa, wydanej w Londynie w 1988 roku, Antisemitism and Modern History, gdzie ten historyk żydowski napisał, każdy może sobie wreszcie tego sprawdzić, czy jest po angielsku, że to gdyby nie schronienie w Polsce w okresie średniowiecza i odrodzenia, Żydzi zniknęliby jako naród z mapy świata. A potem mamy taką wdzięczność panów Grossów i innych na stronie 92. Może to puścić w obieg, może proszę bardzo zwrotu, a potem tam są sprzedaży książki. Przytaczam tam inne przykłady wielu wybitnych Polaków przemilczanych, a potem się pisze, że jesteśmy mało twórczy. Na przykład w encyklopedii jednotomowej PWN-u z ostatnich lat nie mogłem nigdzie znaleźć nazwiska profesora Hilarego
Koprowskiego, odkrywcy szczepionki przeciwko chorobie Heinego Medina przed kilkudziesięciu laty. Gdyby był Czechem, Żydem, Niemcem, jakby go u siebie palono. U nas nie. Nie mogłem znaleźć też innego nazwiska, laureata, profesora Becka, Leopolda Becka, Polaka, który założył pierwszą nowoczesną politechnikę w Stanach Zjednoczonych w 1850 roku. Dowiedziałem się o nim po angielsku w internecie z amerykańskiej encyklopedii katolickiej. No właśnie, po polsku nie było. Później znalazłem gdzieś rozsiane wiadomości, ale nie było w encyklopedii. No i jeszcze jeden przykład, tylko tak, dla mnie niesamowity. Ja od dziesięcioleci zbieram materiały w różnych krajach świata, między innymi szukam tych śladów polskich formacji, a jeszcze dwa lata temu nie wiedziałem tego, o co zapytam Państwo, może ktoś z Państwa. Kto z Państwa słyszał lub czytał o Polaku, który uratował przed zniszczeniem najsłynniejsze muzeum świata, muzeum w Luwrze? Proszę, podnieść rękę. No więc widzicie Państwo, jak nas starannie głupiają, jak przemilczają. Ja dowiedziałem się dopiero dwa lata temu od rektora misji katolickiej w Paryżu. Tam wyszła dość wtedy świeżo książka Polacy w Paryżu. Otóż był to Florian Trawiński, jest w internecie. Tu po to się jednak internet przydaje do wielu rzeczy. Florian Trawiński. Otóż to było w czasach komuny paryskiej, którą część Polaków poparła, bo liczyła na to, że komunarci pójdą później walczyć przeciwko Prusakom. Trawiński był nawet szychom, komisarzem sztuki i kultury w ich rządzie. Ale pod koniec istnienia komuna wpadła w paroksyzm barbarzyństwa, niszczyła pomniki jako feudalne i burżuazyjne. No i chciano zniszczyć muzeum w Luwrze jako muzeum burżuazyjne. Rozstawiono we wszystkich komnatach muzeum bańki z benzyną, no i tylko czekało to na podpałkę, a Polak Trawiński, ryzykując życie, wylał wraz ze swymi pracownikami benzynę z tych banik, wlał wodę, by go rozstrzelano, gdyby trafił na ten fakt, ale to były ostatnie dni komuny i nasz lud dzięki niemu się uratował. On sam był potem przez parędziesiąt lat wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wszystkich Muzealników Francuskich. Powinien mieć pomnik pod Luwrem, przed Luwrem, a ma tylko gdzieś maleńką tablicę. I powinni oni uczyć już w szkołach, tak jak profesorze Hilary Koprowski i innym. No ale czy teraz będą uczyć, jak jest takie działanie pani Hal, Szumilas i tak dalej. I tu są te ogromne problemy. Może pani poda ten drugi tom, nie? Jeszcze może dlatego w swoich książkach no staram się, i to jak widać też Wyborczej ogromnie przeszkadza, staram się upowszechniać prawdę o Polakach. Mamy bardzo wiele powodów do dumy, ale wtedy były też autentyczne elity, nie już elity jak dzisiaj. I tutaj pokazuję na przykład, dlaczego są takie grube tomy. Bo to jest barwna historia, po prostu, o której są zarazem długie, nieraz życiorysy pełne anegdot, bo nie lubię nudnego pisarstwa, są wydarzenia historyczne i spory, które ogromnie zawsze lubiłem, więc spory o powstanie listopadowe, kościuszkowskie wcześniej, styczniowe i tak dalej. A w czasie, kiedy mamy zbyt wiele osób, które się świniły już w młodości
robimy karierę. Tak było w PRL-u w ostatnim, przez te dziesięciolecia, że bardzo wielka część tych naszych elit, że elit zaczynała od świnienia się. Tak jak Mazowiecki, który zresztą nigdy nie skończywszy studiów, był już redaktorem naczelnym w wieku 26 lat Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego Taksowskiego i wtedy napisał ten paszkwil na biskupa Kaczmarka torturowanego. Ksiądz dominikanin Bocheński pisał kiedyś o Mazowieckim, że on zawsze miał kluskę zamiast kręgosłupa. Potem były inne, wymieniam inne postacie i tu już to sobie możecie Państwo zobaczyć, od Szymborskiej poprzez Kołakowskiego z młodości, co oni wyrabiali, czy na przykład czy Wajdę, czy Kawalerowicza. Tu chodzi o to, proszę Państwa, chyba Państwo już czystą gadkę założymy, że z całym zaznaczeniem, z docenieniem talentów tych, na przykład ogromnego talentu filmowego Wajdy, nie można jednak przeczyć, że ci sami ludzie równocześnie zaczynali od świnienia i długo się świnili. No Wajdy na przykład, film Lotna, który pokazywał, że kłamstwo goebbelsowskie, Polacy z lancami na czołgi, czy powiedzmy sobie Popiół i Diament, świetny artystycznie film, wspaniała rola w roli Cybulskiego, Maćka Chełmickiego, ale na końcu bohater z podziemia ląduje na świetniku, bo tak wymagała ówczesna wymowa. A o tutaj tekst ja lubię cytować przeciwników, więc na przykład Adama Michnika, który napisał ogromny, panegiryczny tekst o Wajdzie, ale przy jego pierwszym filmie stalinowskim pokolenie nie mógł zaprzeczyć. I pisał o tym filmie. Zaczynał tyleż typowo, co paskudnie. Pokolenie to historyczne kłamstwo i bolszewicki moralizm. Film przedstawia wyjątkowo wprost zakłamany obraz okupacji antyhitlerowskiego ruchu oporu. Polak fabrykant współpracuje z AK i kolaboruje na potęgę z Niemcami. Armia Krajowa to jakieś paskudne typy, które wzbudzają odrazę. Religia to opium dla mas odwodzących walkę o wyzwolenie. Jedynymi sprawiedliwymi są naturalnie komuniści. Tak to wyglądał film Wajdy, tak się to zaczynało. Teraz zobaczymy, jak zrobi film o Wałęsie. Zaczynam, tu chyba było dość. To też puszczam w obieg, tam potem są sprzedaży. Równocześnie przeciwstawiam, właśnie po to pokazuje, że tam, że mieliśmy kiedyś prawdziwe elity, tylko że one ryzykowały od młodości, szły do więzień, do tiurmy, na Sybir. I o tym ogromnie mało nas uczono, jak powiedział, że Mickiewicz siedział wraz z Filaretami w więzieniu, dziady część trzecia, ale o tym, że Norwid ogłuch w pruskim więzieniu, to już nie, że Kraszewski siedział 2 lata w rosyjskim więzieniu, a pod koniec życia w pruskim, bo zorganizował świetną grupę szpiegowską złożoną z pięknych kobiet przeciw Prusom. No i się ich naraził, że Asnyk siedział w Cytadeli, potem był członkiem rządu powstańczego, że Żeromski się robił i tak dalej, i tak dalej. Na ogół przeważająca część naszych elit, wtedy prawdziwych elit, zaczynała od ciosów, uderzenia, dobrze jak nie zostali straceni. No i jeszcze jedna rzecz, którą tutaj przypomnę, ja staram się pokazać różne cechy narodowe nasze, także wady. To nie jest tylko panegiryzm, choć jestem generalnie dumny z mego narodu, choć nie z ostatnich 20 kilku lat. Na przykład taka smutna pieśń ludowa z XIX wieku, która głosiła: zdrajców przybywa, bo lud zbyt poczciwy. Trochę mam dość poczciwości, zbytniej poczciwości tego ludu. Aha, zapomniałem powiedzieć o jednym ze zdrajców, Szczypiorski, taki senator, sławiony moralista,
wyborczej, który po 89 roku wielokrotnie atakował Kościół i patriotyzm, a w Niemczech opublikował w niemieckim Das Parlament artykuł, tekst, który mówił, że jako pierwszy Polak, zdrajca, napisał, że Polacy współuczestniczyli w zbrodniach Holokaustu. Bardzo się to Niemcom podobało. Stał się najpopularniejszym pisarzem polskim, a 7 lat temu wyszło na jaw, że był agentem UB, a potem SB. Przez 30 lat donosił nawet na własnego ojca z emigracji w Londynie, ale los się na nim zemścił, bo jego syn Mirek donosił na niego za większość.